Cześć, mam na imię Mateusz, mam 13 lat i chciałam wam opowiedzieć o grach komputerowych. Zanim przejdę do właściwej części mojego wystąpienia, chciałem krótko powiedzieć, co to jest gra komputerowa. Choć na pewno to wiecie, gra komputerowa to program służący rozrywce. Proste, prawda? Program komputerowy to zbiór instrukcji, które ma wykonać komputer. Żeby to zrobić, musi umieć liczyć. Najprostszym przyrządem przypominającym komputer było liczydło, takie jak to, które widzicie na obrazku. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak niegdyś wyglądały gry komputerowe? Otóż pierwsza gra komputerowa powstała 60 lat temu i nie przypominała wcale tych obecnych. Była to gra w kółko i krzyżyk. Składała się zaledwie z paru kropek pojawiających się na ekranie. Następną grą był tenis fortun. Nie było wtedy nawet ekranów, więc podłączono go do oscyloskopu. To takie urządzenie służące do mierzenia natężenia prądu, używane m.in. w elektrowniach. Sterowało się za pomocą takich kontrolerów. Czy chcielibyście zagrać w taką grę? No bo ja tak. Z powodu rozmiarów komputerów zajmowało niekiedy całe pomieszczenie. Zaczęto robić gry na automaty, takie jak ten tutaj. A że każdy chciałby grać w domu, rozpoczęto produkcję konsoli wyglądających jak ten model z roku 1972. A na prawdziwą rewolucję trzeba było jeszcze zaczekać do roku 1977. Wtedy to powstały komputery osobiste, takie jak ten tutaj z 81. Ale cofnijmy się o parę lat wstecz. Komputery nie miały wyświetlacza graficznego, tylko tekstowy. Znaczy się, mogły wyświetlać jedynie litery i cyfry. Popularne wtedy były quizy, które polegały na odpowiadaniu na losujące się pytania. Z czasem quizy przekształciły się w gry tekstowe. W takich grach opis sytuacji był wyświetlany na ekranie, a czynności wykonywało się za pomocą komend, takich jak idź w prawo, idź w lewo, czy walnij krasnoluda toporem w głowę. Następna generacja gier tekstowych zawierała już grafikę. Obrazki wyświetlane były obok tekstu. To duży postęp, biorąc pod uwagę to, że poprzednie gry to były tylko czarno-białe litery. Przypominały trochę książkę z obrazkami. Potem powstały gry, w których można było sterować za pomocą strzałek, a bardziej zaawansowane czynności wciąż wykonywały się za pomocą komend. Dopiero później powstały gry, w których można było sterować jedynie za pomocą pojedynczych kliknięć na klawiaturze. W takich grach widok był albo izometryczny, czyli sprawiający wrażenie trójwymiarowego, takie jak w tej grze, albo od boku, tak jak w tej. Pierwsza gra 3D powstała w roku 1993. Była to gra Doom. W tej grze tylko korytarze były trójwymiarowe. Postacie to były płaskie, poruszające się obrazki, tak zwane sprite'y. Nie do picia. Gry 3D, takie jakie znamy teraz, powstały dopiero później. Tak więc, w raptem 60 lat przeszliśmy z kilku poruszających się, bipczących pikseli do rozbudowanych gier z piękną, kolorową grafiką, ładną ścieżką dźwiękową, a to dzięki temu, że moc obliczeniowa komputerów znacząco wzrosła. Pewnie każdy z was chciałby zrobić własną grę komputerową, ale to długa i żmudna praca. Pewnie nie myślicie, że do komputera można mówić po polsku. Do programowania gier trzeba znać specjalne języki programowania, takie jak Java bądź C++. Zespół kilkuset ludzi robi rozbudowaną grę przez parę lat. Zajmują się dźwiękiem, scenariuszem, muzyką i najmniejsza grupa programowania tak zwanego silnika gry. Silnik gry to główna część kodu gry, która odpowiada za integrację bohaterów otoczeniem i tym podobne. Prace nad znanym wam Wiedźminem 2 zajęły zespołowi 100 ludzi 3,5 roku. Z tego wynika, że innej osobie zajęłoby to aż 350 lat. Wyobrażacie sobie robić jedną grę przez 350 lat? Dla porównania, pierwszą część Harry'ego Pottera kręcono przez pół roku. Do robienia gry można posłużyć się specjalnym programem. Nie wymaga to znajomości języków, wystarczy tylko przesunąć parę ikon. A jest jeden haczyk, a w zasadzie dwa. Gra zrobiona w takim programie będzie miała osiągi zależne od możliwości takiego programu. I tak, nawet jeśli posłużysz się programem, robienie gry trochę potrwa. Ja moją grę robiłem przez 2 lata i wciąż nie jest skończona. Oczywiście, prostą gierkę można zrobić w 5 minut, ale nie wyglądałaby ona lepiej niż ta na ekranie, polegająca na przejściu kwadracikiem przez labirynt. A zresztą spróbujcie sami, jest naprawdę świetna zabawa, a przy tym można się wiele nauczyć. Dziękuję za uwagę.